Ich związek trwa już od 15 lat, a parę tę poznał cały świat za sprawą teledysku, który nagrali do piosenki grupy Roxette. Ich miłość, a przede wszystkim małżeństwo, w Polsce nie są akceptowane. Pomimo tego wzięli piękny ślub na Maderze. Od tego momentu walczą o równe prawa do ślubu dla każdego. Dziś o swojej trudnej drodze do zostania mężem i mężem opowiedzą mi Jakub Kwieciński i Dawid Mycek. Pierwszy raz na tej kanapie goszczę męża i męża. Wow. Wyjątkowa sytuacja. Historyczna chwila. Dokładnie, bardzo ważny moment. Bardzo, bardzo się cieszę, że do tej chwili doszło. Natomiast no, chyba gdyby nie ten wasz upór i to bardzo silne uczucie, które was połączyło, to byśmy nie mogli dzisiaj rozmawiać o takim prawdziwym, pełnoprawnym ślubie. Trochę was to kosztowało, ale... Jesteście zadowolonym małżeństwem w tej chwili. Bardzo, oczywiście, pięcioletnie małżeństwo, znamy się też już blisko 14 lat, więc też czekaliśmy na ten ślub troszeczkę. Nie było łatwo, ale powiedzcie mi taką rzecz, czy wy będziecie jeszcze walczyć o to, żeby w Polsce ten wasz ślub został uznany? Tak naprawdę cały czas walczymy o to. Już w Polsce jakby wszystkie ścieżki prawne zostały już przez nas już wykorzystane. Teraz musimy iść do Unii Europejskiej i tam szukać praw dla siebie. Znaczy, mamy na koncie dosyć taki ważny sukces, bo chociaż sąd nie uznał w Polsce naszego ślubu jeszcze, ale uznał, że konstytucja nie stoi na przeszkodzie. Więc jakby to jest taki duży krok do tego, że tak naprawdę wystarczy zwykła ustawa, zwykłą większością głosów. Nie trzeba zmieniać tego konstytucji. Artykuł 18 konstytucji nie zabrania ślubów jednopłciowych. Czy to daje wam nadzieję? Daje, ale ja powiem szczerze, ja nie żyję tym tak na co dzień ogromnie, czy ten ślub jest dla polskiego prawa ważny, czy nie, bo on jest dla nas ważny i szczerze mówiąc, ja się cieszę tym, co przeżyliśmy, tym, co mieliśmy i tym, co mamy cały czas i naprawdę, tak bym powiedział, może tak średnio ładnie, ale mam gdzieś, co myśli ten system prawny, bo to jest chyba najważniejsze dla ludzi, którzy biorą ten ślub, jak my sobie chcieliśmy powiedzieć tak i powiedzieliśmy. I swoje mamy. Dlaczego bycie mężem i wzięcie tego ślubu było dla was tak ważne? Dla mnie to był taki krok do przodu w związku. Jak znaliśmy się od 2009 roku, to już naprawdę dużo lat i chciałem zrobić coś więcej. Ja tak naprawdę to jest ślub, już kolejnym krokiem, coś co przypieczętuje i tak potwierdzi, że tak, będziemy ze sobą do końca. Bo różnie, tak w środowisku różnie ludzie myślą, dwóch facetów, to zaraz się rozejdą, ale no jednak staramy się tutaj robić swoje, znaczy, tak, ja co myślę, nam serce mówi. Tak, ale ja myślę, że też to poza tym, że to faktycznie, ja też się zastanawiałem jakby co to zmieni i faktycznie to nie jest tylko tak, że stanęliśmy, powiedzieliśmy sobie tak i tyle, tylko naprawdę tak jakoś tak to w moje DNA się wpisało, że jestem mężem i mam męża, ale też zauważyłem, że ludzie naokoło właśnie tak na początku to może tak, nie wiem, nawet moi rodzice, tak myśleli, że to taki tam kolejny, że to może taka zabawa, a po ślubie... Kolejny! Ale po ślubie już tak uznali, nie, że to już naprawdę tak na poważnie, więc już... Kolejny. Ale mąż pierwszy. Ale żaden wcześniej nie był lepszy. Ciekawa jestem, kto się komu oświadczył? Nie, Boże, wstyd. To jest w ogóle nie było żadnych oświadczeń u nas. To jest właśnie, jesteśmy beznadziejnie nieromantyczni w tym temacie. Tak, w tym nie temacie. Było oświadczeń. Po prostu to się odbyło przez po prostu rozmowę. Wiesz co, bo to jest tak, że po prostu my na początku, jak się poznaliśmy i byliśmy ze sobą, no to jakby żyjąc w Polsce, to nie jest normalne, że chłopak z chłopakiem bierze ślub, więc w ogóle o tym nie myśleliśmy, że jest to coś, co nas kiedyś będzie czekało i w ogóle o tym nie myśleliśmy. I... Wrócił kiedyś tak z pracy i tak mówi, kurczę, wiesz co, mam takie wrażenie, że tam dziewczyny mnie trochę podrywają w tej nowej pracy. Tak. Albo nikt o nas nie wiedział. Przystojny chłopak, bez żony, no to zawsze okazja. Bez obrączki. Brakowało obrączki. I tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, co, jakby obrączka była, to faktycznie byłby spokój. I tak w sumie tak, to też był jakiś taki kamyczek, nie, do tego pomysłu ze ślubem. Słuchajcie, wy wpadliście na pomysł całkiem... ciekawy, kreatywny i taki rzadko spotykany. Nagrania teledysku dla Roxette. Tak. 2016 rok.
Czyj to pomysł? No dlaczego? Ja. Co wami powodowało? Nie, ja nie wiem, my po prostu, bo my... Byliśmy na wakacjach, byliśmy tak. na wyjeździe na plaży. Jedni się kładą i leżą całe dnie na plaży. My to jednak cały czas coś robimy. Stwierdziliśmy, nagramy sobie taki pamiątkowy. Ale dlaczego wybraliście akurat ten utwór? To jest jakaś taka wasza ulubiona piosenka? Nie, w ogóle. Ja po prostu lubiłem Roxette. Jakoś to był taki zespół mojego dzieciństwa. Trochę fanem. I pamiętam, że leżeliśmy chyba na plaży i tak mi to coś, on ma w tytule Summer, Summer. Summer. I tak mówię, choć coś może nagramy. Dawid tam chyba jakiś zdziwiony był, ale jakoś go przekonałem. I faktycznie tak, nagraliśmy sobie taki kawałek i to w sumie się śmiejemy trochę, że wymyśliliśmy TikToka, bo to jeszcze przed TikTokiem w ogóle tak, powstało. Tak, więc... pół roku przed TikTokiem i tak w ogóle nas bardzo zaskoczyła reakcja i Polski, i świata, że okej, dwóch chłopaków sobie zrobiło wideo, teledysk z wakacji i to po prostu obiegło, no wszędzie to było i gratulacje od samego Roxette. Później zaprosili nas też na galę do Sztokholmu, gdzie sam Per Gessle, wokalista zespołu Roxette, nam wręczał szampana, żebyśmy go wypili na naszym ślubie. Aha. Więc no, fajnie się rozumiem, że nagrywając ten teledysk absolutnie nie mieliście żadnych oczekiwań i nie spodziewaliście się w ogóle takiej reakcji. W ogóle nawet nie wiem, czy bym się drugi raz odważył go nagrać, bo to jeszcze było... tak, że moi rodzice nie wiedzieli o mnie. Ja tak wrzuciłem, mówię, znajomi zobaczą parę tam osób, tam 100-200 może najbliższych. Rodzice nie mają tam ani Facebooka, ani nic, to pewnie nie zobaczą. I także to było mocno lekkomyślne. Ale bałeś się tej reakcji rodziców? Ja myślałem, oni akurat byli na wakacjach w Chorwacji. Aha. Oni tam jeżdżą na kilka tygodni i ja uznałem, że jak zobaczyłem, że tam się w mediach coś dzieje, to postanowiłeś sam zadzwonić? Nie, schować głowę w piasek i mówię, jak wrócą, to sprawa przycichnie i już będzie po sprawie. No. A mama już przeczytała w internecie. Już zadzwoniła, obrażona, że jej nie powiedziałem, więc... Czyli dzwoni i mówi synek. Co się dzieje, powiedz mi. No, znaczy mama tak się trochę się domyślali już, no bo faktycznie, no, jak ileś lat ze sobą byliśmy, to Dawid się gdzieś przewijał w moim życiu. No, ale byli mocno zdziwieni i też przez kilka miesięcy to mieliśmy takie ciche dni. Mhm. No, chociażby dlatego, że w ten sposób się dowiedzieli, że to nie było tak, że usiedliśmy, mamo, tato, to jest... Słuchajcie, za sprawą tego teledysku usłyszał o was cały świat, chyba mogę pozwolić sobie na takie stwierdzenie. Ale ciekawa jestem, czy teraz z perspektywy czasu to było dla was dobre, pozytywne doświadczenie, czy nie? A my często o tym rozmawiamy. Tak, tak. I tak się często zastanawiamy, gdyby nie ten teledysk, gdzie byśmy byli, co byśmy osiągnęli. Już nawet nie myślę o kwestiach materialnych, tylko co udałoby nam się zrobić, czy mieszkalibyśmy dzisiaj nad morzem, ale myślę, że to jest na pewno na plus. Myślę, że drugi raz byśmy nagrali. Drugi raz. Tym bardziej, że potem jakieś tam były jeszcze następne, więc tak. My jakby nigdy nie szukaliśmy rozgłosu. My byliśmy sobie dwoma takimi szaraczkami, którzy sobie żyli i tyle. I nagle jak to wszystko spadło na nas, to były takie chwile zwątpienia. Pamiętam, że jak poczytałeś w internecie jakieś takie niemiłe komentarze. To też ma ciemne strony, że naprawdę Polska też była trochę innym krajem w 2016. Jednak zdjęcia czy wideo dwóch facetów, którzy się przytulają, czasem dadzą sobie buzi, to naprawdę był duży opór po prostu jeszcze wtedy społeczny. Ja pamiętam, że wróciłem do domu i Dawid na kanapie leżał i taki załamany. Tak, no nie wiem, mogę powiedzieć, że tak ci łezka... No łezka jakaś nie, nie, że płakał, ale łezka była. I tak naprawdę się zastanawialiśmy, czy tego nie usunąć, bo to po prostu był taki moment, że to było za dużo dla nas. Ale też po iluś tam latach, no to też do tego mamy trochę inne podejście. Czy było warto? Czy było warto to wszystko przeżyć na własnej skórze, tego doświadczyć i momentami popłakać? Czy czujecie, że to coś zmieniło? My sobie chyba nie zdawaliśmy sprawy, jak dużo to znaczy i jak dużo to zmieniło, bo my trochę żyliśmy w takiej warszawskiej bańce, mieliśmy znajomych, którzy o nas wiedzieli i wszystko, dobre prace i wszystko było okej. Natomiast jak ten teledysk się ukazał,
to jakby wtedy też tak sobie uświadomiliśmy, jak dużo jednak homofobia jest w kraju i to, że mamy naszą grupę przyjaciół, to jednak na tym się świat nie kończy i my też jakby to nam też uświadomiło, jak jest źle. Ale z drugiej strony, jak dobrze, że jednak coś takiego zrobiliśmy, no bo to jednak jest taki krok w dobrą stronę i też dużo osób pisało, że im to dodało odwagi. Ja też tak mi się wydaje, nie chcę sobie przypisywać jakiejś wielkiej roli, ale wydaje mi się, że też, że po tej naszej historii dużo osób, mam wrażenie, też się ośmieliło i żebyś o sobie powiedzieć, prawda? Bo pamiętam, że ile to było? 6 lat temu ja nie kojarzyłem tak naprawdę wielu osób homoseksualnych, które się przewijają w mediach, tak? A teraz no wiem, że Kuczaj na przykład, prawda, się też po wielu latach odważył. My przetarliśmy szlak. Byliśmy troszeczkę tak jakby pierwsi w tych mediach jako para po prostu. Bardzo też często geje w mediach też jakby istnieli nie jako bez pokazywania partnera na przykład. Mhm. Tak, jestem gejem, ale nie pokażę swojego partnera, bo to moja sprawa prywatna. A tu jednak o to chodzi, żeby jednak odrobinę pokazać tego swojego życia i dzięki temu po prostu przekonać ludzi do siebie. My też na przykład jak ślub braliśmy, to też w sumie na początku tak uznaliśmy, że nie no, chcielibyśmy, żeby to tak zostawić, że to jest tylko nasze i w ogóle nie pokazywać. A później w końcu się przełamaliśmy i tak mówimy, kurczę, może jak pokażemy ludziom, że jest dwóch chłopaków, że taki ślub to nie jest jakaś beka, że to nie są żarty, tylko że obaj podchodzimy do tego naprawdę poważnie, to też ludzie zrozumieją, że są to śluby tak samo ważne jak par, chłopak, dziewczyna. To jest w ogóle niesamowite, że w ogóle tak ważne, wzniosłe uczucie jak miłość może spowodować tyle hejtu i nienawiści. I to jest dla mnie w ogóle w żaden sposób ani niezrozumiałe, ani niewytłumaczalne, więc fajnie, że wy po prostu walczycie z tym. Co prawda na własnej skórze to przeżywacie, ale daje to chyba takie wymierne efekty. Natomiast pomimo tego wszystkiego, w momencie, kiedy podjęliście decyzję o ślubie, no to natrafiliście, możemy powiedzieć, na ścianę. I musieliście się przez nią przebijać i nie było łatwo. Opowiecie, jak to wyglądało? Ściana prawna, ponieważ w Polsce nie możemy wziąć ślubu, bo gdyby Kuba był Jakubino, to wtedy mógłbym rzeczywiście wpisać go w dokumenty, ale no, prawo polskie po prostu wygląda póki co jak wygląda i ustawodawca nie chce pozwolić na to. Postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i wziąć ślub za granicą i nie czekać na pierwsze siwe włosy, bo... Ja już mam siwe włosy. Ale dobrze, że ślub wziąłem. Może wtedy nie miałem. Osiwiałeś dopiero po ślubie. Standard. Mąż się wykończył, znam to uczucie. Powiedzcie, czy od razu wiedzieliście, w którym kraju chcecie brać ślub, czy to po prostu był taki ogólny nie, tekst, bierzemy ślub za granicą? Łatwo. Też nie było łatwo. Na początku przyszła nam do głowy Szwecja, bo bardzo lubimy Skandynawię, ale musielibyśmy być rezydentami w Szwecji, więc niestety tam nie udało Znowu się. Znowu problem prawny. Problem tak. prawny. Następnie byliśmy rok wcześniej na Maderze, więc pomyśleliśmy Madera, Portugalia, ciepło, klify, ocean i spróbowaliśmy. Niestety tutaj też dostaliśmy odmowę, ponieważ Portugalia wymaga dokumentu, który oczywiście urząd w Polsce nie chce wystawić dwóm facetom, bo żeby uniemożliwić nawet za granicą wzięcie tego ślubu. No i potem pomyśleliśmy, zeszliśmy trochę na ziemię i mówimy, no to może tak w Sandomierzu zrobimy taką ceremonię po prostu dla rodziny. Taką... Bez dokumentu. Bez dokumentu, tak podpiszemy po prostu akt na przykład notarialny. Taki ślub humanistyczny. Tak, choć albo na przykład humanistyczny. I nawet już mieliśmy salę zarezerwowaną, ale to akurat się zdarzyło w momencie, kiedy wyszedł ten teledysk. I było dużo takiego medialnego szumu. I my też uznaliśmy, że to może nie jest dobry moment, bo jednak chcielibyśmy się skupić na ślubie, a też nasza przyjaciółka,
która mieszkała w Portugalii, powiedziała, że jest jeszcze taka furtka na Maderze, to znaczy, że kierownik stanu cywilnego z ważnych względów może zrezygnować z wymagania tych dokumentów, których my w Polsce nie mogliśmy uzyskać, jeśli przedstawi się mu argumenty. No i ona napisała nam odwołanie, a jako uzasadnienie wysłała różne artykuły o nas, które się w Polsce pojawiły na temat tego hejtu, tych gruźb, które dostawaliśmy po tymi kolejnych teledyskach. I kierownik stanu cywilnego jakby dzięki naszym homofobom dostaliście ślub. Dostaliśmy ślub, tak. Naprawdę, bo on odstąpił od tego dokumentu. No. Dostaliście swój ślub. Kto pomagał w jego organizacji, bo zrobienie ślubu za granicą to nie jest prosta sprawa. To jest masakra. To jest masakra. Z tym, że sam dokument taki z urzędu, zgoda na ślub, wszystkie dokumenty mają datę ważności, to jest pół roku. Mhm. W pół roku trzeba zorganizować cały ślub. Trzeba mieć i termin. Mhm. Termin, miejsce, wszystko zorganizowane. Gości, loty, ogólnie jak na warunki polskie, to jakby komuś powiedzieć, że zorganizujemy pół roku, to każdy by się puknął w głowę. Mhm. No tam rzuciliśmy, pamiętam, na nasz fanpage post, że bierzemy ślub na Maderze. Tak, i że mamy zgodę z urzędu, tak. I odezwała się do nas Polka, pani Renata. Która mieszka na Maderze na co dzień. Jest przewodniczką wycieczek. I po prostu zrobiła. Pomogła. No, zrobiła po prostu cud. Tak, powiedziała chłopaki, że tak mnie wzruszyła ta cała historia, że chciałabym wam jako prezent zorganizować ślub. Ona tego nie robiła zawodowo. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Ja mówię, to jest jakiś haczyk, to się tak chyba nie zdarza. Mhm. I tak zaczęliśmy z nią rozmawiać też i na Skype'ie. I się okazało, że ona wszystko nam też w urzędzie załatwiła, że nie musieliśmy lecieć, ja się strasznie boję lotów, więc to dla mnie było bardzo ważne. Okej. I że poleciliśmy już na sam ślub. Ja to miałem serce w gardle, bo się bałem, że to jest jakaś lipa i że polecimy na marne, ale naprawdę wszystko było przygotowane no na TikTok. No tak, no bo też to nasze telefony, jaki ma być tort, jakie mają być kwiaty, gdzie jaką ślub? Muzykę zespół będzie grał, w którym miejscu ślub, tak. Bo ale wiedzieliście to wszystko? Byliście cały czas z nią w kontakcie, konsultowaliście to? Tak. Czy ona postanowiła wam zrobić totalną niespodziankę? Nie. Wszystko wiedzieliśmy, bo byliśmy na Maderze rok wcześniej. Taki hotel tam się mieścił i tam sobie wymarzyliśmy, żeby był ślub i... Właśnie cały styl jakby ślubu i wesela w Portugalii bardzo nam przypadł do gustu, ponieważ nie jest to tak jak w Polsce wesele, od rana, od wieczora do rana, jeszcze poprawiny. Tam się odbywa to tak, że ślub trwał około 20 minut. Później taki cocktail time, gdzie piliśmy szampana od Roxette. Piliśmy szampana od Roxette. Otwarta butelka, na szczęście. Tak, i wszystkie życzenia się odbyły wtedy. Później kolacja, wszystko w innym miejscu. Cocktail bar w ogrodzie, kolacja w innym miejscu, w restauracji, a później sama impreza z tortem i drinkami i tak dalej. Już jeszcze w takim barze z widokiem na ocean. Ale wszystko trwa do około godziny drugiej i Portugalczycy kończą bawić się. Czy w momencie, kiedy powiedzieliście swoim najbliższym, że chcecie wziąć ślub, to coś zmieniło w relacjach z wami? Oni bardziej zaczęli to traktować serio, albo bardziej zaczęli akceptować, czy nie? Tak, na pewno rodzina taka najbliższa, bo do tej pory byliśmy tak kolega Dawid, kolega Kuba, tak nigdy nie... Z kolegą będziesz? Tak, w tym momencie no już mąż i rzeczywiście bardzo duża zmiana, duża jeszcze większa akceptacja nas i naszego związku. Później to już torty na rocznicę. Tak, właśnie ja na przykład podziwiam moich rodziców, bo jakby u nich to był taki proces i pierwsza w ogóle informacja o ślubie, że planujemy, to tata mówi tak, to jakiś cyrk chyba będzie. W sensie on nie miał nic złego na myśli, tylko po prostu jakby nie na co dzień. Tak, tego. No bo nie na co dzień jest tak, że dwóch chłopaków bierze ślub, więc on tak na początku to myślał, że my nie wiem, żartujemy, co to będzie, a rok później na rocznicę to już z tortem nas wyskoczyli. No. Wyskoczyli
lubi, ugościli. Odwiedzają nas co chwila nad morzem, więc super, tak, tak jest. Tylko się hajtać. Chciałam wspomnieć moment składania przysięgi. Czy wy mieliście możliwość napisania takiej przysięgi od siebie, dla siebie, odczytania? Czy to była taka przysięga powtarzana po urzędniku? Pamiętasz, co mówiliśmy? Przysięga powtarzalna po urzędniku. Co mówiliśmy? Ja, Dawid Mecek, biorę sobie ciebie Jakuba Kwiecińskiego za męża. Mówiliście po polsku? Tak. Tak. Z własnej nieprzymuszonej woli biorę sobie ciebie, Dawida Mycka, za męża. Tak, tak. Taki był tekst przysięgi. Tak. Czy powtarzając te słowa, wyczuliście wagę tego, co się właśnie odbywa? Bo tyle was to kosztowało. Siły, czasu, walki, przebojów. I nagle doszło do tego magicznego momentu. Kurczę, wiesz, że ja tak pamiętam, do dzisiaj taki miałem myśl, że jak ten ślub trwał, to tak sobie stałem i sobie myślałem, niech to trwa jeszcze dłużej, niech to trwa jeszcze dłużej. Bo po prostu czasami jak jest się we wspaniałym miejscu albo przeżywasz jakiś wspaniały moment, to tak chciałoby się tą chwilę zatrzymać. Ja miałem takie myśli podczas ślubu. I też pamiętam, jak sobie przysięgę składaliśmy, no to drżały nam włosy, trochę łez było. Pamiętam, że sobie ocieraliśmy nawzajem. No. I takie naprawdę niedowierzanie, że to się dzieje, że jesteśmy już na tym etapie, już nic się nie zmieni. Naprawdę, to co się działo dookoła, no, w ogóle w otoczeniu nawet nie zwracaliśmy uwagi. Podobno wiolonczelistka fałszowała. Że tam goście się śmiali, a my kompletnie... My dopiero jak film oglądaliśmy parę dni później, to mówimy, ty faktycznie tam fałszowała, a oni... A my tego nic nie słyszeliśmy, tak byliśmy jakoś zajęci tym wszystkim przeżywaniem, nie? Ale musimy też powiedzieć o tym, że bardzo pięknie wyglądaliście tego dnia. A dziękuję. Zdecydowaliście się... Ale to chyba każdy, nie? Na ślubie to wygląda tak. No każdy się stara, ale wiesz, nie każdemu wychodzi. Mieliście garnitury w tych samych jasnych kolorach, które no, idealnie pasowały oczywiście do otoczenia. Wasze stylizacje różniły się tylko kolorem koszuli. Jak sobie wybraliście te kolory? To była jakaś loteria? Kuba lubi niebieski, to nie jest niebieski. A ja ten różowy to tak przez przypadek, tak żeby się odróżnić troszeczkę. Żeby po prostu pastelowe, delikatne kolory były. Gdybyśmy już tak, bo garnitury były identyczne, więc musieliśmy się troszeczkę tutaj odróżnić. Tak, chcieliśmy, żeby nie wyglądać jak jakiś boyband. Tak, totalnie. Ja się strasznie bałem garniturów, bo ja zawsze wolę takie sportowe raczej klimaty, jakoś tak na luzie. I mówię, ojej, ale to trzeba w garniturze, ale może jakiś biały taki t-shirt ładny. Bez rękawnik. T-shirt na ślub? Przestań. Nie, ale tak jakoś... To jest bardziej uburzające niż ten ślub jednopłciowy. Tak, ja to mówię, gdzie ja to mówię? I to jest to. No i się bałem, ale w końcu faktycznie ten jasny kolor tego garnituru mnie przekonał i mówię, dobra, no to jest to. Poczułeś klimat. Tak, więc stanąłem na wysokości zadania. A jeszcze chciałam dopytać o wasze obrączki. Obrączki zamówiliśmy w Warszawie, w salonie. Z białego złota chcieliśmy. Białe złoto. Tak. Była pewna sensacja w salonie, bo jednak dwóch panów. Grawer, Jakub i Dawid z datą ślubu, więc... Wspominają o was pewnie do dziś. Chyba tak, bo potem jak odbieraliśmy, to dostaliśmy nawet życzenia od właścicieli. Tak. Ja tak sobie nawet przypominam, że wydaje mi się, że jak my wybieraliśmy tę obrączkę, to potem pani się mnie pytała, bo chyba nie od razu powiedzieliśmy, że to dla nas, i o rozmiar tej drugiej, mówię, no to ta właśnie. A, tak to było. Że coś takiego, ale i ta pani taka w takim mocnym szoku była, ale pozytywnie. Ale wiecie co, to też jest tak, że to nas dużo kosztowało, bo my idąc do takiego salonu też nie wiemy, jak ludzie zareagują, nie? Że zawsze mam gdzieś z tyłu głowę, a może mnie wyrzucą i powiedzą, że dwóm chłopakom nie sprzedadzą. No gdzieś zawsze tak z tyłu jest taka obawa. Kuba, naprawdę jeszcze? Nie, już teraz nie, ale 6 lat temu tak. Jakie jest to wasze małżeństwo? Zgodne, czy raczej włoskie? Z temperamentu? No mów, proszę. To zależy, jaki czas. No, to bywają miesiące bez kłótni, zero. Bywają miesiące, że tak można codziennie się jakiś... O co? O zazwyczaj o duperę. Źle zagrabiony trawnik? Nie, albo że łóżka nie pościele na przykład. No, albo pudełko po soczewkach? Tak, no tak. Czyli standard. Przestaliście właśnie być wyjątkowi, jesteście tacy jak wszyscy.
Czy jak się bierze ślub na Maderze, to się jedzie w podróż poślubną, czy już nie? Nie planowaliśmy, bo uznaliśmy, że jakby, bo byliśmy tam tydzień, więc uznaliśmy, że to już jest podróż poślubna razem. Przedślubna, ślub i poślubna. Tak, że to tak. Już jakby wszystko mamy w pakiecie, ale z racji tego, że mieliśmy szampana od Roxette u nas na ślubie, to później powstał pomysł, żeby jeszcze odwiedzić właśnie Skandynawię i na 3 tygodnie pojechaliśmy do Skandynawii. Tak, za koło podbiegunowe, białe noce. Bezsenne. Naprawdę. Pięknie się na was patrzy, wspaniale się z wami rozmawia. Chyba mogę powiedzieć, że tę miłość czuję się tu w powietrzu. To jest naprawdę super, wspaniałe. Bardzo się cieszę tym waszym szczęściem i cieszę się, że ta miłość, to silne uczucie wygrało i dopiliście swego, jak nie w tym kraju, to innym. Powiedzcie, czego mogę wam na koniec życzyć? Jakieś niespełnione marzenia jeszcze są? Nie wypowiada się marzeń, bo się po tym nie spełnią. No, ale coś jest. Tak, mamy jakieś marzenia, no tak. Mamy. Żeby nasza rodzina się rozwijała. Tak. No dobrze, to ja bardzo, bardzo trzymam za was kciuki. I mam wrażenie, że wy jak coś sobie postanowicie, to dopniecie swego. Co już udowodniliście pewnie nieraz. Chcielibyśmy też, aby tak było, ale też jest oczywiście tak, że poza takimi naszymi marzeniami dotyczącymi naszej dwójki, to chyba takim też takim naszym największym marzeniem ogólnym jest to, żeby takie śluby były też możliwe w Polsce, żeby dwóch chłopaków czy dwie dziewczyny nie musiały pokonywać kilkaset tysięcy kilometrów, żeby powiedzieć, żeby sobie przysiąc miłość, bo poza tym, że jest pięknie i cudownie, to jest jednak dużo komplikacji, bo nie zawsze wszyscy mogą być na tym ślubie, którzy by chcieli. To też ślub poza tą piękną chwilą, to też daje takie bezpieczeństwo tu w Polsce, że możemy mieć prawo do informacji medycznej o sobie, więc chciałbym, żeby to było też, tak jak dla nas jest to normalne, żeby to było też w Polsce dla wszystkich normalne. Żeby było dużo mężów i mężów, żon i żon. O właśnie. I żon i mężów. Tak. Tego sobie i wszystkim życzymy. Dużo miłości. Dziękuję wam bardzo. To my bardzo dziękujemy. Dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.